Potęga smaku wierszy Zbigniewa Herberta czytają i komentują stojący za mną Tomasz Pietrasiewicz i Paweł Próchniak i myślę, że już bez zbędnych wstępów pozostawiam panom to spotkanie. Bardzo dziękuję. My będziemy niektóre z tych wierszy czytać bardzo przyciszonym głosem, więc państwo na praktykablach mogą nie usłyszeć wszystkiego. Więc jeśli to możliwe, zapraszamy bliżej. Ja zrobię krótkie wprowadzenie. Odwołujemy się w haśle miasta poezji do idei rzuconej przez futurystów, idei słów na wolności. Jednym z marzeń futurystów było to, żeby z miasta uczynić księgę, żeby ściany budynków, ulice były kartami tej księgi. Anatol Stern i Aleksander Watt w manifestie Prymitywiści do narodów świata i do Polski pisali między innymi tak o tym. Pozostawiamy rym i rytm, gdyż są pierwsze i zapładniające. Słowa mają swoją wagę, dźwięk, barwę, swój rysunek. Zajmują miejsce w przestrzeni. Poeta winien być zarazem zecerem i introligatorem swojej książki. Powinien sam ją wszędzie krzyczeć, nie deklamować. Do rozpowszechniania użyć gramofonów i kina, gazety, gramofony rozjeżdżające, płótno ekranu lub ściana jako kartka zbiorowo odczytywanej książki. Gazety redagowane jedynie przez poetę. Lublin jako księga. Uczył nas tego Władysław Panat. Lublin jako palimpsest, jako nawarstwienie przenikających się tekstów, przenikających się i przeświecających przez siebie nawzajem. I na marginesach tej księgi, tego palimpsestu, na pustych kartach, na zatartych i nieczytelnych stronicach wciąż dopisujemy swoje glosy. Dodajemy nowe teksty, wpisujemy w te puste miejsca wiersze. Na różne sposoby, między innymi tworząc murale, ale także za sprawą tego, co zrobiliśmy w związku z antologią, której fragmenty dzisiaj państwu przeczytamy, za sprawą tego wpisywania w przestrzeń Lublina tych właśnie wierszy. Wierszy Herberta, które znalazły się na chwilę na kartach Lublina i efekty tego przedsięwzięcia, który był zarazem konkursu, będziemy omawiać za godzinę. Robimy to po to, żeby te różne wiersze, różne teksty, które wpisujemy w Lublin, żeby rozmawiały ze sobą nawzajem, żeby można było wsłuchiwać się w ich rozmowę. Rozmowa, jak już mówiłem wczoraj, zawsze jest czymś pełniejszym, czymś głębszym niż monolog. Budowanie tej rozsypanej antologii to jest nasza niezgoda na słowa uwięzione, zagnane do końców, zamknięte w klatkach. W tych klatkach żyją słowa udręczone, ogłupiałe, słowa na posyłki, słowa z przydeptanym gardłem. A słowa są wolne, powinny być wolne, jak ludzie, jak każdy z nas. I rozsypana antologia, którą budujemy w Lublinie, jest formą uwolnienia wierszy. Jak powstała ta antologia, którą w
wpisujemy w Lublin i której fragmenty obszerne dzisiaj z Tomaszem Pietrasiewiczem Państwu przeczytamy. Otóż Kancelaria Sejmu zwróciła się do Fundacji imienia Herberta z propozycją zrealizowania jakiegoś wspólnego przedsięwzięcia w związku z ogłoszeniem przez Sejm, z ogłoszonym przez Sejm rokiem Herberta. I zaproponowaliśmy, Fundacja Herberta, zaproponowaliśmy Kancelarii Sejmu antologię. Antologię rozpisaną w czasie, antologię, która wiersz po wierszu towarzyszy kolejnym posiedzeniom Sejmu w tym roku, w roku Herberta. I wybrane przeze mnie wiersze, wydrukowane na takich kilkumetrowych posterach, wiszą w holu Sejmu, towarzyszy im portret Herberta i fragmenty rysunków z jego notatników. I te same wiersze, jak już wspomniałem, postanowiliśmy na różne sposoby wpisać w Lublin, na czas Miasta Poezji. Nie możecie tych wierszy Państwo zobaczyć w Sejmie, a bardzo liczyliśmy na te setki wycieczek, które na przykład co roku odwiedzały do tej pory Sejm, więc nikt z nas nie może tych wierszy zobaczyć w Sejmie, ale te wiersze są w Lublinie, tutaj się pojawiły na kartach Lublina i dzisiaj one też wybrzmią. Wybrzmią w tej rozmowie wierszy, którą wspólnie z Tomaszem Pietrasiewiczem Państwu przedstawimy. Ta rozmowa ujęta będzie w klamrę dwóch wierszy, których nie ma w tamtej antologii. Nie ma ich dlatego, że tam musieliśmy te wiersze stosunkowo krótkie umieścić, bo większe nie zmieściłyby się, dłuższe nie zmieściłyby się na posterach. Ale ta klamra wydała nam się bardzo ważna i wierszem otwierającym, pierwszym wierszem tej klamry jest wiersz dla nas obu. Szczególnie istotny, zwłaszcza dziś, to jest Potęga smaku, którą przeczyta Tomasz Pietrasiewicz. Zbigniew Herbert, Potęga smaku. Pani profesor Izydorze Domskie. To wcale nie wymagało wielkiego charakteru. Nasza odmowa, niezgoda i upór. Mieliśmy odrobinę koniecznej odwagi, lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku, tak smaku, w którym są włókna duszy i chrząstki sumienia. Kto wie, gdyby nas lepiej i piękniej kuszono, słano kobiety różowe, płaskie jak opłatek lub fantastyczne twory z obrazów Hieronima Boscha, lecz piekło w tym czasie było jakie? Mokry dół, zaułek morderców, barak nazywany Pałacem Sprawiedliwości, samogonny Mefisto w leniowskiej kurtce posyłał w teren wnuczęta Aurory, chłopców o twarzach ziemniaczanych, bardzo brzydkie dziewczyny o czerwonych rękach. Zaiste, ich retoryka była aż nazbyt parciana. Marek Tuliusz obracał się w grobie. Łańcuchy tautologii, parę pojęć jak cepy, dialektyka oprawców, żadnej dystynkcji w rozumowaniu. Składnia pozbawiona urody koniunktywu. Tak więc estetyka może być pomocna w życiu. Nie należy zaniedbywać nauki o pięknie. Zanim zgłosimy akces, trzeba pilnie badać kształt architektury, rytm bębnów i piszczałek, kolory oficjalne, nikczemny rytuał pogrzebu. Nasze oczy i uszy odmówiły posłuchu. Książęta naszych zmysłów wybrały dumne wygnanie. To wcale nie wymagało wielkiego charakteru. Mieliśmy odrobinę niezbędnej odwagi, lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku. Tak smaku,
który każe wyjść, skrzywić się, wycedzić szyderstwo, choćby za to miał spaść bezcenny kapitel ciała, głowa. Jest taki Herbert, mówiąc mocno, wprost. Jest też Herbert bardziej zwiewny, Herbert tajemniczy, jak sfinks. W wierszu Strefa liryczna Herbert pisał tak. Widok na park i mur w przedwieczornym świetle, jak u korota. Skórka cytryny, skóra policzka z pudrem po balu, powietrze złotolite i nic tu nie słychać, żadnych szeptów, stłumionych okrzyków, uścisku rąk spoconych, galopaty. Tylko tusza staje się boleśnie wątłą pajęczyną i na powietrzu trwa jak uśmiech Giocondy, etruskich dziewcząt. Uśmiech Sfinksa. Ten uśmiech Sfinksa to jest uśmiech w moich oczach Herberta. Uśmiech tajemniczy, ironiczny, niepokojący. Uśmiech kogoś, kto ma wyczucie tego, że dusza, jeśli się zjawia, jeśli potrafimy sobie ją uświadomić, jej dotknąć, to jest właśnie taką boleśnie wątłą pajęczyną. I dlatego to jest tak ważne, żeby próbować wydobywać ją z nieistnienia. Trochę o tym, również o tym mówi wiersz napis, dużo wcześniejszy od tego, który przeczytałem przed chwilą. Patrzysz na moje ręce, są słabe, mówisz, jak kwiaty. Patrzysz na moje usta, za małe, by wyrzec świat. Kołóżmy się lepiej na łodydze chwili, pijmy wiatr i patrzmy, jak zachodzą nam oczy, woń więdnienia jest najpiękniejsza, kształt ruin znieczula. We mnie jest płomień, który myśli, i wiatr na pożar i na żagle. Ręce mam niecierpliwe, mogę głowę przyjaciela ulepić z powietrza. Powtarzam wiersz, który chciałbym przetłumaczyć na sanskryt lub piramidę. Gdy wyschnie źródło gwiazd, będziemy świecić nocą. Gdy skamienieje wiatr, będziemy wzruszać powietrze. Herbert bardzo często pisał wiersze, które można by przetłumaczyć na sanskryt, albo same w sobie były jak piramida. Jednym z takich wierszy jest Kamyk. Kamyk. Kamyk jest stworzeniem doskonałym, równy samemu sobie, pilnujący swych granic, wypełniony dokładnie kamiennym sensem. O zapachu, który niczego nie przypomina, niczego nie płoszy, nie budzi pożądania. Jego zapał i chłód są słuszne i pewne godności. Czuję ciężki wyrzut, kiedy go trzymam w dłoni i ciało jego szlachetne przenika fałszywe ciepło. Kamiki nie dają się oswoić. Do końca będą na nas patrzeć okiem spokojnym, bardzo jasnym. Tak naprawdę to jest wiersz, tak komentarz do twórczości Herberta, który ostrzega przed takimi prostymi interpretacjami jego wierszy. Tak myślę, ten Kamyk jest takim punktem odniesienia do tego, że
to jest zbyt łatwe wpisywanie jego w różne konteksty polityczne, że te wiersze są tak wielowymiarowe, że one się nie dają tak łatwo właśnie wpisywać w aktualność tego, co się dzieje wokół nas. Ani w ogóle nie dają się oswoić. To słowo oswoić tutaj jest bardzo ważne. Te wiersze, które będzie czytał i które już przeczytał to Tomasz Pietrasiewicz, to są wiersze przez niego wybrane z tej antologii. Ja będę go podpytywał, albo może on sam będzie mówił, dlaczego właśnie te. To był, jak rozumiem, właśnie taki komentarz. Tak. Zresztą to jest chyba każdy poeta, tak jak malarz, dla malarza ważna jest martwa natura. To jest to tutaj właściwie rysując, malując martwą naturę, pokazuje swój warsztat, pokazuje, mierzy się też z innymi. I to się to wydaje takie bardzo proste, narysować kilka jabłek, pomarańczy, jakieś inne owoce. I to myślę, że w jakimś sensie ten wiersz to jest dla mnie taką martwą naturą, którą narysował czy napisał Herbert. I to jest ciekawe, to Paweł, ty pewnie odpowiesz, bo podobny bo kamień stał się też tematem wiersza Wisławy Szymborskiej. I który powstał pierwszy? Wydaje mi się, że Herberta. Teraz nie. Nie, no bo one też tak dialogują. Tak, to jest ciekawe, jak kamień się jako temat. Jak opisała kamyk Szymborska, jak... Kamienie, kamyki to są ważne motywy poezji dwudziestowiecznej, a oczywiście wcześniej też tak było. No oczywiście jest Czechowicz ze swoim kamieniem. Czechowicz bardzo ważny dla Herberta. Pani Katarzyna Herbertowa opowiadała mi kiedyś, że jak Herbert ją podrywał, to podrywał ją na wiersze i deklamował jej z pamięci między innymi Czechowicza. A nie wiem, czy z tomu kamień, ale Czechowicza. No i jest oczywiście kamień Mandelsztama, tak, tak ważnego dla Herberta poety. W mieszkaniu Herberta zresztą jest bardzo dużo kamyków, które on przywiózł z różnych swoich podróży. Nieraz bliskich, nieraz bardzo dalekich. I te kamyki ciągle tam są i patrzą na nas okiem spokojnym, bardzo jasnym. I nadal są nieoswojone. Jednym z takich kamyków, które opisał Herbert, jest kamyk, który widział w Luwrze. Zaraz wiersz o tym kamyku przeczytam, ale jeszcze to powiem a propos tych martwych natur. Martwe natury dla malarzy bardzo często były okazją do pokazania swojego kunsztu. Pokazania tego, na czym polega mój warsztat, czym jest moje malarstwo. I ten wiersz, kamyk, rzeczywiście jest czymś takim. Jest tą próbą pokazania tego, na czym polega moja poezja. A jednocześnie jest majstersztykiem, jeśli chodzi o warsztatowe umiejętności poety. Pan Cogito spotyka w Luwrze posążek Wielkiej Matki. Ta mała kosmologia z wypalonej gliny, trochę większa od dłoni, pochodzi z Beocji. Na szczycie głowa, jak święta góra Meru, z której spływają włosy, wielkie rzeki ziemi. Szyja jest niebem, w niej pulsuje ciepło, bezsenne konstelacje, naszyjnik obłoków. Ześlij nam świętą wodę urodzajów, ty, z której palców wytryskają liście. My, urodzeni z gliny, jak ibis, wąż i trawa, chcemy, byś nas trzymała w mocnych swoich dłoniach.
na brzegu ziemia kwadratowa pod strażą podwójnego słońca. Nie chcemy innych bogów. Nasz kruchy dom z powietrza. Wystarczy kamień, drzewo, proste imiona rzeczy. Nieś nas ostrożnie od nocy do nocy, a potem zdmuchnij zmysły przed progiem pytania. W gablocie matka opuszczona patrzy zdziwionym okiem gwiazdy. Herbert napisał sporo martwych natur, sporo wierszy o przedmiotach. Jednym z nich jest mała proza, wiersz prozą o skrzypcach. Zawsze mnie porusza, więc może mi się głos załamać. Skrzypce są nagie. Mają chude ramionka. Niezdarnie chcą się nimi zasłonić. Płaczą ze wstydu i zimna. Dlatego, a nie, jak twierdzą recenzenci muzyczni, żeby było pięknie. To nieprawda. Oczywiście większość przedmiotów, które nas otaczają, to nie są przedmioty tak piękne i szlachetne jak kamyk, jak posążek Wielkiej Matki, czy jak skrzypce. Większość przedmiotów, które nas otaczają, to to, co trzymamy w szafach zamknięte, żeby na to nie patrzeć na co dzień. Jest taka mała proza, wiersz prozą, która, Herberta, która mówi o tym, że również my żyjemy w szafie. Zawsze podejrzewałem, że to miasto jest falsyfikatem. Ale dopiero w zamglone południe wczesnej wiosny, kiedy powietrze pachnie krochmalem, odkryłem, na czym polega oszustwo. Mieszkamy we wnętrzu szafy, na samym dnie zapomnienia, wśród połamanych lasek i zatrzaśniętych pudełek. 6 brązowych ścian, nogawki chmur nad głową i to, co do niedawna uważaliśmy za katedrę, a jest smukłą butelką zwietrzałych perfum. O biedne noce, kiedy modlimy się do przelatującej komety Mola. Ten ironiczny, ale przejmujący wiersz dotyka takiego rejestru w poezji Herberta, który no chyba trzeba nazwać rejestrem religijnym. Stosunki Herberta z Panem Bogiem były dość skomplikowane, no ale teraz seria wierszy, które tej właśnie kwestii dotyczą. Tomasz, jego eminencji księdzu arcybiskupowi Józefowi Życińskiemu. Tu przyłożono ostrze do ciała, tu dokładnie i pchnięto. I jest pamiątka, krzyczy we wszystkich językach ryby. Rana, twarz skupiona, czoło w bruzgach, sine światło poranka, niechętne i zimne. Wskazujący palec Tomasza prowadzi z góry ręka mistrza. A więc dozwolone jest wątpienie, zgoda na pytanie, coś warte jest czoło w zmarszczkach Leonarda, niecierpliwe ręce wezwane na pomoc. Ja chciałbym przywołać w tej rozmowie, w tym spotkaniu z Herbertem księdza Józefa Życińskiego, bo
Myślę, że raz, że on wielokrotnie Herberta przytaczał, odwoływał się do Herberta i nawet wchodzili wzajemnie w polemikę i Herbert miał olbrzymi szacunek do Józefa Rzycińskiego za jego odwagę, za to, jak komentował rzeczywistość. Teraz jakby z perspektywy czasu widzimy, jak ważną osobą był dla tego miejsca. Dlatego pomyślałem sobie, że tutaj przypomnimy Rzycińskiego właśnie przez ten wiersz. Mhm. Ale to jest też wiersz o twoim imienniku. Rozpoznajesz się w tym wierszu? To myślę, że każdy się rozpoznaje w tym wierszu. Nie trzeba nosić imię Tomasz, żeby się rozpoznać w tym wierszu, żeby się rozpoznać jako osoba szukająca, wątpiąca, błądząca. To jest mi o wiele bliższe niż ci ludzie, którzy wszystko wiedzą i są pewni tego, że jest właśnie tak, a nie inaczej. I to właściwie rozmowa z księdzem Rzycińskim zawsze zostawiała taką przestrzeń, że było miejsce na te wątpliwości. On nie był fundamentalistą. Także to myślę, że dobrze się stało, że go tutaj przywołujemy przez ten wiersz, który dedykował Herbert właśnie. Jasne. Więc była ta scena w Wieczorniku, a wcześniej był proces. I na marginesie tego procesu Herbert pisze tak. Sanhedryn nie sądził w nocy. Czerń potrzebna wyobraźni, jaskrawo nie zgadza się ze zwyczajem. Jest rzeczą nieprawdopodobną, aby gwałcono święto Paschy z powodu mało groźnego Galilejczyka. Podejrzana wydaje się zgodność opinii tradycyjnych antagonistów, Saduceuszy i Faryzeuszy. Do Kajfasza należało przeprowadzenie śledztwa. Ius Gladis był w ręku Rzymian. Po co więc wołać cienie i tłum wyjący? Uwolnij Barabasza. Jak się zdaje, cała sprawa rozegrała się między urzędnikami, bladym Piłatem i tetrarchą Herodem. Postępowanie administracyjne nienaganne, ale któż z tego potrafi uczynić dramat? Stąd sceneria puchliwych brodaczy i motłuch, który idzie pod górę zwaną czaszką. To mogło być szare, bez namiętności. Ta śmierć, tamta śmierć, która rozegrała się w zimnych, ludzkich, administracyjnych, urzędniczych okolicznościach. Niepokojąca wizja. Być może bliska prawdy. Krok wcześniej było to, co sprawiło, że ten osądzony przez Sanhedryn Galilejczyk pojawił się na ziemi. Herbert pisze o tym w wierszu Rozmyślania pana Cogito o odkupieniu w ten sposób. Nie powinien był przysyłać syna. Zbyt wielu widziało przebite dłonie syna. Jego zwykłą skórę. Zapisane to było, aby nas pojednać. Najgorszym pojednaniem.
Zbyt wiele nozdrz chłonęło z lubością zapach jego strachu. Nie wolno schodzić nisko, bratać się krwią. Nie powinien przysyłać syna. Lepiej było królować w barokowym pałacu z marmurowych chmur, na tronie przerażenia, z berłem śmierci. A jeszcze wcześniej, w dziejach ludzkiego myślenia, w kategoriach religijnych, w dziejach figur wyobraźni, które są figurami wyobraźni religijnej, był i taki rozdział. To jest wiersz, fragment. Usłysz nas, srebrnooki, przez zamęt liści i strzał, przez bitwy uparte milczenie i mocne wołanie martwych. Znów jesień, srebrnooki, drzewa i ludzie odchodzą. Śpimy w dusznych namiotach, pod niebem zmiętym od przekleństw. W pyle nurzamy twarz, w pocie myjemy ciała. Z piersi otwartej mieczem nie krew ucieka. Zwierzęta umierają, mułom zachodzą oczy, butwieją żagle okrętów i żaden sztorm o zatokę. Nie powrócimy do żon, obce, gorzkie dziewczęta. Nie pozwolą nam długo płakać w swoich ramionach. Nie o wieniec kamienny Troi prosimy Cię, Panie. Nie o pióropusz sławy, białe kobiety i złoto. Lecz jeśli możesz, przywróć splamionym twarzą dobroć. I włóż prostotę do rąk, tak jak włożyłeś żelazo. Obłoki zsyłaj, Apollo. Obłoki zsyłaj. Obłoki. I teraz jeszcze głębiej zanurzamy się w czas i w przeszłość. Wstydliwe sny, metamorfozy w dół do źródeł historii, utraconego raju dzieciństwa w kropli wody. Ucieczki, pościgi przez mysie korytarze, owadzie wędrówki na dno kwiatu, ostre przebudzenie w gnieździe wilki. Albo czujny bieg po śniegu w skórze wilka i nad krawędzią przepaści wielkie wycie do pełni. Nagły strach, kiedy wiatr przynosi zapach mordercy. Cały zachód w rogach jelenia, spiralny sen węża, wertykalne czuwanie płastugi. To wszystko jest zapisane w atlasie naszego ciała. I w skale czaszki, odciśnięte jak portrety przodków, więc powtarzamy litery zapomnianej mowy. Tańczymy nocą przed posągami zwierząt, ubrani w skórę, łuski, pióra i pancerze. Nieskończona jest litania naszych zbrodni. Dobre duchy, nie odtrącajcie nas. Zbyt długo błądziliśmy po oceanach i gwiazdach. Strudzonych ponad miarę, przyjmijcie do stada. To jest taki wiersz. Pytanie, kim jesteśmy właściwie, skąd przychodzimy, to jest gdzieś tak sięganie jakichś źródeł nieuświadomionych często, których ślady odnajdujemy właśnie między innymi w snach, w podświadomości. I mnie przychodzi na myśl wiersz Czechowicza Wąwozy czasu, kiedy też on jakby dokonuje takiego wyłomu w czasie i ma wizję tego, co było tutaj w tym miejscu wiele tysięcy lat temu. Także tak jak powiedziałem na początku, to jest wiersz o nas. Takie pytanie, kim jesteśmy, skąd przychodzimy.
a jednocześnie tęsknota do tego, żeby w to wszystko się gdzieś wtopić, znowu stać się częścią tego. Także jest taka silna rzeczywistość niż ta, którą postrzegamy tak, w taki prosty sposób, przez zmysł. Mhm. A zarazem bardzo, bardzo zmysłowa, bo te ślady czegoś, co było przed nami, są odciśnięte w nas, nie tylko w naszej podświadomości, ale też w naszym ciele, w tym, jak funkcjonujemy, jak myślimy, jak się poruszamy. Wiersze bardzo często bywają takimi wyłamani w czasie, przebijają się w przeszłość, sięgają jakichś źródeł. No i bardzo często też zadają pytanie nam, sobie i tym, kto je napisał. Kim jesteś? Kim jesteś? Jest taki wiersz Herberta, który to pytanie, kim jestem, brzmi szczególnie mocno. I to jest też wiersz, który pokazuje, że być może najpełniejszą odpowiedź na to pytanie, kim jestem, możemy sformułować wtedy, jeśli sięgniemy wstecz. Wstecz i w głąb zarazem. Myślę o wierszu fotografia. Z tym chłopcem, nieruchomym jak strzała Eleaty, chłopcem wśród traw wysokich, nie mam nic wspólnego poza datą urodzin, linią papilarną. To zdjęcie robił mój ojciec przed II wojną perską. Z listowia i obłoków wnioskuję, że był sierpień. Ptaki dzwoniły, świerszcze, zapach zbóż, zapach pełni. W dole rzeka, na rzymskich mapach nazywana Hypanis. Dział wód i bliski krom doradzały, by schronić się u Greków. Ich nadmorskie kolonie nie były zbyt daleko. Chłopiec uśmiecha się ufnie. Jedyny cień, jaki zna, to cień słomkowego kapelusza, cień sosny, cień domu. A jeśli łuna, to łuna zachodu. Mój mały Izaaku, pochyl głowę. To tylko chwila bólu, a potem będziesz czym tylko chcesz, jaskółką, lilią polną. Więc muszę przelać twoją krew, mój mały, abyś pozostał niewinny w letniej błyskawicy. Już na zawsze bezpieczny, jak owad w bursztynie. Piękny, jak ocalała w węglu katedra paproci. Jedną z figur pamięci, ważnych dla Herberta, jest figura rzeki. W tym ruchu wstecz, w głąb czasu, ta rzeka odgrywa w wyobraźni Herberta szczególną rolę. Ona płynie wstecz do źródeł i zarazem rozlewa się przed siebie w stronę morza. To jest wiersz do rzeki. Rzeko, klepsydro wody, przenośnią wieczności, wstępuje w ciebie coraz bardziej inny, że mógłby być obłokiem, rybą albo skałą. A ty jesteś nieznana jak zegar, co mierzy metamorfozy ciała i upadki ducha, powolny rozkład tkanek i miłości. Ja, urodzony z gliny, chcę być twoim uczniem i poznać źródło, olimpijskie serce, chłodna pochodnią, szumiąca kolumną, opoko mojej wiary,
i rozpaczy. Naucz mnie, rzeko, uporu i trwania, abym zasłużył w ostatniej godzinie na odpoczynek w cieniu wielkiej delty, w świętym trójkącie, początku i końca. W tej żegludze, którą jest rozwijająca się poetycka wyobraźnia Hechelberta, w tej żegludze, którą jest jego poetyckie, ale też eseistyczne dzieło, niekiedy wydarzają się nagłe wyspy, nagłe poruszenia, eksplozje, rozbłyski wyobraźni. Jednym ze śladów takiego rozbłysku jest wiersz Wyspa. Jeden z moich ukochanych wierszy Herberta. Jest nagła wyspa, rzeźba, morza, kołyska, groby między eterem i solą. Dymy jej ścieżek oplatają skały i podniesienie głosów nad szum i milczenie. Tu pory roku strony świata mają dom i cień jest dobry, dobra noc i dobre słońce. Ocean rad by tutaj złożyć kości. Zmęczone ramię nieba opatrują liście. Jej kruchość pośród wrzasku elementów, gdy nocą w górach gada ludzki ogień. A rankiem, zanim wybłyśnie aurora, pierwsze w paprociach wstaje światło źródeł. Takie rozbłyski nie zdarzają się u Herberta często. Częściej jego dykcja jest dykcją ewangeliczną. Jego wiersze są pisane według tej dyrektywy, którą sformułował niegroźny Galilejczyk. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. I to jest wiersz o tym mówiący. Kołatka. Są tacy, którzy w głowie hodują ogrody, a włosy ich są ścieżkami do miast słonecznych i białych. Łatwo im pisać. Zamykają oczy, a już z czoła spływają ławice obrazów. Moja wyobraźnia to kawałek deski, a za cały instrument mam drewniany patyk. Uderzam w deskę, a ona mi odpowiada. Tak, tak. Nie, nie. Innym zielony dzwon drzewa, niebieski dzwon wody, ja mam kołatkę. Od niestrzeżonych ogrodów uderzam w deskę, a ona podpowiada. Suchy poemat moralisty. Tak, tak. Nie, nie. No, to rzeczywiście jest suchy poemat moralisty. Aż zimno się robi, że on właśnie ten wiersz jest jakimś takim punktem odniesienia do tego, jak powinniśmy w życiu się zachowywać. A dla mnie tutaj w tym miejscu jest też czymś takim ważnym, bo właśnie przez całe lata chcąc się mierzyć z tym tematem, który jest tu związany z tym miejscem, zagładą, to musiałem od siebie odrzucić tą wyobraźnię, te ścieżki do miast słonecznych i białych, żeby zostało to właśnie, o czym Herbert pisze. Uderzam w deskę, a ona mi odpowiada, tak, tak, nie, nie. Czymś innym oczywiście ten wiersz dla mnie był w tej minionej epoce, a czymś innym jest jakby tutaj. Odczytuję go bardziej przez swoją sytuację konkretną w tym miejscu.
Zawsze mnie intrygowała ta kołatka, kołatka od niestrzeżonych ogrodów. Kołatka od niestrzeżonych ogrodów. Herbert oczywiście miał w pamięci obraz ogrodnika, który chodzi po ogrodzie wtedy, kiedy czereśnie albo wiśnie są już dojrzałe i kołatką odstrasza ptaki. Ale ten związek kołatki z ogrodem w porządku symbolicznym, kulturowym i religijnym jest taki, że głos kołatki słychać w naszym kręgu kulturowym, w naszej kulturze, w związku z ogrodem oliwnym, z ogrodem Getsemani. Również tak widzę ten wiersz i również w kontekście tego ogrodu, w którym Bóg opuścił samego siebie, słyszę ten klekot kołatki. Ten suchy poemat moralisty, który Herbert rozpisuje na swoje wiersze, bardzo często jest profanowany. Herbert jest poetą o niezwykle czystej wyobraźni. Aż się wierzyć nie chce, że wiersze poety o tak czystej wyobraźni można, że wiersze o poety o tak czystej wyobraźni można używać tak instrumentalnie, jak one niekiedy bywają używane. Przeczytam teraz kilka wierszy, które bywają właśnie tak profanowane, bywają używane do celów ideologicznych. Wiersz 17 września, dedykowany Józefowi Czapskiemu. Moja bezbronna ojczyzna, przyjmie cię na jeźdźce. A droga, którą jaś, Małgosia chodzili do szkoły, nie rozstąpi się w przepaść. Rzeki nazbyt leniwe, nieskore do potopów, rycerze śpiący w górach będą spali dalej. Więc łatwo wejdziesz, nieproszony gościu. A potem synowie ziemi nocą się zgromadzą, śmieszni karbonariusze, spiskowcy wolności będą czyścili swoje muzealne bronie, przysięgali na ptaka i na dwa kolory. A potem tak jak zawsze, łuny i wybuchy. Malowani chłopcy, bezsenni dowódcy, plecaki pełne klęski, rude pola chwały, krzepiąca wiedza, że jesteśmy sami. Moja bezbronna ojczyzna przyjmie cię na jeźdźce i da ci sążeń ziemi pod wierzbą i spokój, by ci, co po nas przyjdą, uczyli się znowu najtrudniejszego kunsztu, odpuszczania win. Zwłaszcza dzisiaj przychodzi nam to ze szczególnym trudem, uczenie się tego najtrudniejszego kunsztu. Najtrudniejszego, nie twierdzę, że jest łatwy. Kolejny wiersz, współtworzący ten suchy poemat moralisty. Wiersz piosenka w pamięci Zbigniewa Apynia Kuźmiaka. Znów deszcz ze śniegiem, co on tka na wielkich krosnach wczesnej zimy. Sznur chłopskich wozów w skrzyniach z sosny, poległych w lasu głąb zwozimy. Niech im całunem będzie mgła, a światłem szronu ostre iskry i pamięć nasza przy nich trwa. I płoną mroki wiekuiste. Znów
deszcz ze śniegiem, ciemny wiatr, bezkresnych równin, suchych ostów, napełnia świat, powiększa świat, ten wiatr od gwiazd i od lodowców. Przyznam, że zawsze dostaję dreszczy, kiedy czytam ten wiersz i kiedy zaczynam czuć ten wiatr wiejący od gwiazd i od lodowców. Ten wiatr wiejący z tej przestrzeni, w której płoną mroki wiekuiste. I bardzo wczesny zapis. To jest znowu mała proza. Wiersz, wiersz proza. Epizod w bibliotece. Jasna dziewczyna, pochylona nad wierszem, ostrym, jak lancet ołówkiem, przenosi na białą kartkę słowa i zamienia je na kreski, akcenty, cezury. Lament poległego poety wygląda teraz jak salamandra objedzona przez mrówki. Kiedy nieśliśmy go pod ostrzałem, wierzyłem, że jego ciepłe jeszcze ciało z martwych wstanie w słowie. Teraz, kiedy widzę śmierć słów, wiem, że nie ma granicy rozkładu. Pozostaną po nas w czarnej ziemi rozrzucone głoski, akcenty nad nicością i prochem. Tyle zostaje, niewiele, te rozrzucone głoski, te akcenty postawione nad nicością i prochem. Dlatego to jest tak ważne, żeby te rozrzucone głoski zbierać, żeby układać je w słowa, żeby je wypowiadać. A gdzieś tam za granicą tego, za progiem tego, tej mogiły, tego grobu, tego miejsca, w którym znikają umarli, jest brzeg. To znowu będzie bardzo zimny wiersz, bardzo niepokojący. Wiersz zatytułowany Brzeg. Czeka nad brzegiem wielkiej i powolnej rzeki. Na drugim haro. Niebo świeci mętnie. Nie jest to zresztą wcale niebo. Charon jest już. Zarzucił tylko sznur na gałąź. Ona, ta dusza, wyjmuje obola, który niedługo kwaśniał pod językiem. Siada na tyle pustej łodzi. Wszystko to bez słowa. Żeby choć księżyc albo wycie psa. Kiedy konsultowałem z panią Katarzyną Herbertową ten wybór nad tym wierszem, zatrzymała się dłużej, popatrzyła swoimi dobrymi oczami w moje oczy i powiedziała: niech się boją. To jest przerażający wiersz. W jakimś sensie jest to wiersz piekła. No i teraz pierwsze pożegnania. Do Marka Aurelego, profesorowi Henrykowi Elzenbergowi. Dobranoc Marku, lampę zgaś i zamknij książkę. Już nad głową wznosi się srebrne larum gwiazd. To niebo mówi obcą mową. To barbarzyński okrzyk trwogi, którego nie zna Fałacina. To lęk odwieczny, ciemny lęk, okruchy ludzki ląd zaczyna bić i zwycięży. Słyszysz szum? To przypływ z burzy twe litery. Żywiołów niewstrzymany nurt, aż runą światła ściany cztery. Cóż nam?
na wietrze drżeć i znów w popioły chuchnąć, mącić eter, gryźć palce, szukać próżnych słów i wlec za sobą cień poległych. Więc lepiej, Marku, spokój zdej i ponad ciemność podaj rękę, niech drży, gdy bije w zmysłów pięć, jak wątłą lirę ślepy wszechświat, zdradzi nas wszechświat astronomia, rachunek gwiazd i mądrość traw, i Twoja wielkość zbyt ogromna, i mój bezradny, Marku, płacz. Ja chciałbym zwrócić uwagę na tę dedykację Herberta w Potędze smaku. Wiersz dedykowany jest profesor Izidorze Dąbskiej, a tutaj profesorowi Henrykowi Elsenbergerowi. To są jego nauczyciele, mistrzowie, do których odwołuje się. I fakt dedykacji właśnie tym osobom jest bardzo, bardzo ważny. I tematy tych wierszy, gdzie on jakiś punkt odniesienia, taki bardzo moralny, buduje w tych wierszach punkt odniesienia dla swojego życia po prostu. Bo warto przypomnieć, że właściwie większa część życia Herberta związana jest z jego byciem w ustroju komunistycznym, z tym ustroju, z którym się bardzo nie zgadzał. I to gdzieś tu w tych wierszach on przenosi tą swoją niezgodę i mówi o niej, odwołując się do klasyków. To jest ciekawe. Także on właściwie nie wchodzi w jakąś polemikę na poziomie powiedział takim politycznym, na poziomie języka potocznego. Po prostu ta jego rozmowa z tą rzeczywistością, wobec której musi się jakoś określać, jest toczona poprzez tych najbliższych mu filozofów. Są też w poezji Herberta bardzo rzadkie ślady intymnych relacji z najbliższymi. Jednym z pożegnań adresowanych, takich właśnie bardzo intymnych, adresowanych do kogoś bardzo bliskiego, jest tren. Tren poświęcony, jak mówi dedykacja, pamięci matki. Pamięci matki. I brzmi tak. To są dwie tercyny. Znów klasyczna forma. A teraz ma nad głową brązowe chmury korzeni. Wysmukłą lilię soli, na skroniach paciorki piasku. I płynie na dnie łodzi przez spienione mu ławice. O mile dalej od nas, tam gdzie rzeka zakręca, widoczna, niewidoczna, jak światło na fali, naprawdę nie jest inna, opuszczona, jak wszyscy. Ten obraz kogoś, kto odpływa w łodzi, kto znika z oczu patrzącym, płynąc właśnie w łodzi, pojawia się u Herberta kilka razy i szczególnie często pojawia się w wygłosie jego wierszy, w wygłosie jego dzieła, w późnych wierszach. Teraz dwa krótkie wiersze, w których ten obraz łodzi, odpływającej, pogrzebnej łodzi, która odprowadza martwe ciało w ostatnią drogę. Dwa wiersze, w których ten obraz się pojawia. Pierwszy z tych wierszy mówi o śmierci Boga najbliższego Herbertowi, o śmierci Dionizosa. To jest radosna śmierć,
którą utrwalił gancarz Eksesjas na czarnofigurowej wazie. I taki jest tytuł tego wiersza. Czarnofigurowa waza gancarza Eksekiasa. Dokąd płynie Dionizos? Przez morze, czerwone jak wino. Ku jakim wyspom wędruje? Pod żagle winorośli. Śpi i nic nie wie, więc my także nie wiemy, dokąd płynie z prądami bukowa łódź lotna. W jednej z wersji tego wiersza jest dedykacja. I to jest dedykacja dla Józefa Brodskiego. I teraz wiersz, który zamyka dzieło Herberta. Wiersz, który kończy jego ostatnią poetycką książkę, Epilog burzy. To jest wiersz Tkanina. Tu również pojawia się ten motyw czółna i ostatniego brzegu. Burnici, wąskie palce i krosna wierności. Oczekiwania ciemne flukta. Więc przy mnie bądź, pamięci krucha. Udziel swej nieskończoności. Słabe światło sumienia, stuk jednostajny. Odmierza lata, wyspy, wieki. By wreszcie przenieść na brzeg niedaleki czółno i wątek, osnowę i całun. Tym całunem, tą tkaniną, tym ostatnim wierszem Herbert okrywa również swoje martwe ciało. Ale zanim to się wydarzyło, zanim ten całun utkał do końca, mówił o żegludze, która jest wytrwałością, o żegludze, która jest konieczna. Wspomniałeś o odwołaniach do klasyków i kończymy wierszem wybranym przez Ciebie. I to jest drugi wiersz z tej klamry obejmującej wybór. Dlaczego klasycy? Zbigniew Herbert, dlaczego klasycy? Dla Acha. W księdze czwartej wojny peloponeskiej Tukidydes opowiada dzieje swojej nieudanej wyprawy. Pośród długich mów wodzów, bitew, oblężeń, zarazy, gęstej sieci intryg, dyplomatycznych zabiegów, epizod ten jest jak szpilka w lesie. Kolonia ateńska, Amfipolis, wpadła w ręce Brazydasa, ponieważ Tukidydes spóźnił się z odsieczą, zapłacił za to rodzinnemu miasto zgonnym wygnaniem. Egzulowie wszystkich czasów wiedzą, jaka to cena. Generałowie ostatnich wojen, jeśli zdarzy się podobna afera, skomlą na kolanach przed potomnością, zachwalają swoje bohaterstwo i niewinność. Oskarżają podwładnych, zawistnych kolegów, nieprzyjazne wiatry. Tukidydes mówi tylko, że miał 7 okrętów, była zima i płynął szybko. Jeśli tematem sztuki będzie dzbanek rozbity, mała rozbita dusza z wielkim żalem nad sobą, to co po nas zostanie? Będzie jak płacz kochanków w małym, brudnym hotelu, kiedy świtają tapety. To jest taki wiersz, który lubię za pewien fragment tutaj, który jest. I dlatego ten wiersz, myślę, jest dla mnie taki szczególnie ważny i czasami przypominam go sobie w takich różnych sytuacjach życiowych. Jeszcze raz powtórzę te
ten fragment. Generałowie ostatnich wojen, jeśli zdarzy się podobna afera, skomlą na kolanach przed potomnością, zachwalają swoje bohaterstwo i niewinność, oskarżają podwładnych, zawistnych kolegów nieprzyjazne wiatry. Tukidydes mówi tylko, że miał 7 okrętów, była zima i płynął szybko. Ja też często to sobie powtarzam, że mam 7 okrętów, jest zima i staram się płynąć szybko. Natomiast to jest taki też wiersz, w którym życie wdziera się do jego postawy, do tej jego konstrukcji poetycznej, poetyckiej, do tego świata jego poezji. I takim właśnie tym śladem tego wdzierania się jego osobistego życia do tego wiersza jest ta trzecia część tego wiersza. No i oczywiście to, że jest dedykowany pewnie dla jakiejś jego miłości. To jest aktorka austriacka, która jest ukryta pod tym pseudonimem Aha. I tak ewidentnie dla mnie ta trzecia część tego wiersza odnosi się do tej sytuacji jego i tej kobiety. A z drugiej strony są te dwie części, które ewidentnie są takim, on znowu pokazuje, czym jest jego poezja. Co jest dla niego ważne? Miałem 7 okrętów, była zima.